Zadanie. Tomasz jest o 5 lat młodszy od Jakuba. Oblicz, ile lat ma każdy z nich, jeśli razem mają 25 lat. Przez x oznaczmy lata Jakuba. Zaś Tomasz jest o 5 lat młodszy, więc piszemy x minus 5 są to lata Tomasza. Razem, jak czytamy w zadaniu, mają 25 lat. Czyli należy dodać wiek jednego i lata drugiego. I razem jest to równe 25 lat. Oczywiście ten nawias jest zbędny. Ten nawias informuje nas tylko, że są to lata Tomasza. X plus x to po prostu 2x minus 5 przepisujemy. 25 także przepisujemy. 2x przepisujemy. 25 po prawej stronie także przepisujemy. A tę minus 5 przerzucamy na prawą stronę. Zmieniamy stronę, zmieniamy znak. 2x równa się 30. To równanie dzielimy stronami na 2 i otrzymujemy, że x jest równy 15. Czyli Jakub miał, jak widzisz, 15 lat, a Tomasz jest o 5 lat młodszy, czyli ma 10 lat. Dajemy odpowiedź: Jakub ma 15 lat, a Tomasz ma 10 lat.